Witajcie. Weszła nam następna oferta sadu z pomarańczami. Jest to sad, który ma 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Być może troszeczkę więcej, muszę sprawdzić dokładniej. Przyjechałem, bo to jest świeżutka oferta. Jeszcze dokładnie nie sprawdziłem, ale będzie w opisie. Także tak jak widzicie, to jest ten sad kompletnie ogrodzony. Drzewka widzę takie młodsze są. Jest brama wjazdowa, wchodzę na teren tego. Praktycznie dookoła, w niedalekiej odległości są różne też domki, takie zabudowania malutkie. Tutaj mamy widok na góry. Jeżeli chodzi o słodką wodę, to zaledwie 1,5 metra tutaj pod spodem mamy olbrzymie jezioro słodkiej wody. Starczy wiertło albo sobie wynająć kogoś za 800 euro, robią takie studnie. Dojazd też jest bardzo dobry. Znaczy, może nie ma drogi asfaltowej, bo droga asfaltowa jest 200 metrów stąd. Ale dojazd jest taki, tak utwardzony, droga szeroka, że nawet nie ma problemu, żeby dojechać tutaj autobusem. Jak ktoś ma kampera, to bezproblemowo sobie tutaj dojedzie. Cena tego sadu 14 tysięcy euro. Bardzo dobra cena. Do plaży jest około 4 km kuliera. Słodka woda zaledwie 1,5 metra pod spodem. Pozdrawiam serdecznie. O, zobaczcie, tutaj jest taki patent hiszpański. Ludzie znaleźli sobie sposób. Na tych działkach w sadach nie można nic budować tych nowych, jeżeli nie ma żadnego budynku. No to po prostu kupują sobie taki autobusik za 4-5 tysięcy euro, wstawiają do sadu, a jej sprawa załatwiona. Już mają kamperka w środku. Także zawsze jakiś sposób jest na to, żeby coś sobie tam wstawić na tą działaczkę czy do sadu.